Witamy wszystkich szlachetnych Lechów, Lechów, Wenetów, Sarmatów, Polaków, Polaków, drodzy Państwo, Słowian i Gdańszczan. Dzisiaj z ziemi pomorskiej, z Gdańska, dwór Artusa, jesteśmy przy fontanie Neptuna. I tylko kilka słów chcieliśmy powiedzieć, drodzy Państwo, bo jesteśmy tu na takiej wizytacji królewskiej. Te cztery kamienice kiedyś były królewskie. No cóż możemy powiedzieć, drodzy Państwo, w takim szczególnym okresie, kiedy wojna na Ukrainie, a nam przyszło z tego miejsca taką mini odezwę do Polaków wygłosić, drodzy Państwo. Przede wszystkim sursum corda, tak? Górę serca. Po drugie, opatrzność Boża. Modlić się o pokój, modlić się o spokojną przyszłość. Po trzecie, Królestwo Polskie Lechii, a nie jakaś Bolszewia. Po czwarte, szykować się do wojny, tak? Chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. Doktryna Grudniewskiego. Drodzy Państwo, mówimy kontekstowo, bo nie chcemy się tutaj rozgadać. Po czwarte, po piąte, po szóste, drodzy Państwo, odłożenie trochę spraw bieżących, zastanowienie się nad losem Rzeczypospolitej, czyli zmiany ustrojowe, tak? I pozwolenie, żeby dalej rządziła Bolszewia, tak? Drodzy Państwo, wczoraj powołaliśmy Sejmik Grodowy Kasztelański Ziemi, znaczy Ziemi Grodowy Kasztelański Gdańska. Była też 8. Nadzwyczajna Rada Senatu. Podjęliśmy decyzję, więc odsyłamy do tych linków. A dzisiaj będziemy jeszcze na 3. Forum Ludobójstwa Słowian, tak? Jakby profetycznie zauważyliśmy, że odbywa się metodyczne ludobójstwo Słowian. 150 tysięcy, a może i więcej ponad normatywnych zgonów w ciągu 2 lat. Wojna na Ukrainie. Bratobójcza, jakby nie było w jakimś sensie, tak? Szeroko rozumianym. Generalnie znowu mamy wojnę na Słowiańszczyźnie, tak? Znowu mamy wojnę na Słowiańszczyźnie. Czy to jest ustawka? No prawdopodobnie tak. Putin, Biden and consortes, Biden and consortes ustawili, proszę Państwa, za nami oczywiście dwór Artusa, ustawili tak wojnę, że mają ginąć ludzie. I być może ta wojna będzie krótka, być może bardzo długotrwała i najdzielniejsi po jednej i po drugiej stronie będą ginąć. Być może się rozciągnie na Polskę, na kraje bałtyckie. Nie sądzimy, żeby się rozciągnęła na całą Europę. Nie sądzimy. Generalnie będzie chciała ogarnąć całą Słowiańszczyznę. Dlatego apel o Unię Słowiańską, drodzy Państwo, i budowanie Unii Słowiańskiej, a nie Unii Bolszewickiej, czyli Unii Niemieckiej, Czwartej Rzeszy, czy tak dalej. Drodzy Państwo, nam nie pozostaje nic innego, jak przesłać stąd przesłanie pokoju do tych, którzy w sposób szatański próbują rozpalić wojnę na Słowiańszczyźnie. Pokój wam, Pax Vobiscum. Drodzy Państwo, przesłanie Gdańska jest heraldyczne, bez zbytniej trwogi, ale też bez jakby bez trwogi, ale w jakimś sensie z determinacją, tak? Nie tłumaczymy tego dosłownie, ale mniej więcej sens jest taki, tak? Bez zbytniej trwogi, ale nie rzucając się na druty. Może tak byśmy to przetłumaczyli. I takie przesłanie z Gdańska dzisiaj do Państwa przesyłamy 26 lutego jako odezwę gdańską, odezwę pokoju, tak? Trudno powiedzieć, że tu jest rzeczywistym agresorem, że to jest ustawka, tak? Wydaje się, że masońska Rosja napada na masonerię ukraińską w jakimś sensie, w sensie państwowości, nie ludzi oczywiście, a masoneria rytu wschodniego i szkockiego kibicuje, tak? Widzimy wyraźnie, że jest to po prostu wojna w rodzinie masońskiej, tak? Ale giną być może najdzielniejsi Ukraińcy, najdzielniejsi Rosjanie i inne narodowości, tak? Czyli walczą masoni, a giną ludzie, już nie mówiąc, wspominając o cywilach, których pewnie ofiar będzie coraz więcej. Więc dlatego z tego miejsca za Jezusem mówimy Pax Vobiscum. Pax Oliwiensis, Pax Kodanu, tak byśmy powiedzieli, z starożytnego Gdańska. A dla Polaków powtórzymy, tak jak na początku, sursum corda, drodzy Państwo.
Nie ma Gdańska bez Polski, nie ma Polski bez Gdańska. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Jeszcze raz pozdrawiamy na końcu wszystkich Polaków, Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, wszystkich Kaszubów, drodzy Państwo. I mówimy Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica, drodzy Państwo. Z Bogiem.